Syreny to istoty wywodzące się z mitologii greckiej. Opisano je jako istoty tajemnicze, mroczne, ale i niezwykłe. Początkowo były to stworzenia latające, łączące cechy ludzi i ptaków. Warto wspomnieć, że także syrena w herbie warszawskim była początkowo przedstawiana jako byt ze skrzydłami. Z czasem, według mitu, utraciły one skrzydła i stały się istotami wodnymi. Pływały one w morzach i oceanach i pożerały naiwnych żeglarzy, hipnotyzując ich swoimi mistycznymi śpiewami. I choć były one przerażające dla żywych, to jeśli chodzi o osoby zmarłe, to kojarzyły się one dobrze. Syreny towarzyszyły duszom w drodze do Hadesu, opiekując się nimi i opłakując ich odejście z tego świata. Syreny były najczęściej widywane w czasie sztormów i burz. Były wtedy najbardziej szczęśliwe i silne. Jednak gdy słońce świeciło nad taflą wody, rzadko były widywane i pozostawały raczej w ukryciu. Syreny były widywane też w Polsce. Według legendy Bałtyk wyrzucił na brzeg syrenę. Istota została uprowadzona przez chrześcijańskich duchownych i ochrzczona. Syrena nie chciała się jednak wyrzec bogów pogańskich. Przetrzymywano ją długo, aż w końcu stworzenie straciło życie. Rozgniewało to potężnego boga mórz i oceanów, który posługując się potęgą Bałtyku, wysłał wielkie fale, by zniszczyły kościół w Trzęsaczu. I tak się stało, a z kościoła zostały resztki. Dziś przedstawiamy Wam nagrania syren. Są to wyłącznie filmy z ostatnich miesięcy, więc bardzo możliwe, że ich nie widzieliście. Zapraszamy.
Za miesiąc spełni się przepowiednia polskiego jasnowidza. Link do nagrania w opisie. Za miesiąc spełni się przepowiednia polskiego jasnowidza. Link do nagrania w opisie.